Adam Lewicki, witam was widzowie serdecznie, ze mną Norbert, tuż po swojej walce i co, głowa do góry! Nazywajmy rzeczy po imieniu, tuż po swojej porażce, ale Adaś, błagam cię, wymyśl jakieś nowe pytania, bo piąty raz tego samego nie mogę powiedzieć. Piąty? No to już chyba piąty wywiad. Dobra, to ja się zapytam ciebie na początku, wychodząc do walki, czy myślałeś sobie, że A, zabiję zaraz tego lwa, nic nie myślałeś, czy C, myślałeś, nie chcę mu zrobić krzywdy? Wydaje mi się, że wyszedłem trochę z pustką w głowie. Tak mi się wydaje. Z czystą głową raczej wyszedłem. Nie miałem jakiejś motywacji do przodu, nie miałem motywacji do tyłu. Jakby wyszedłem sobie bardzo neutralnie. Może właśnie trochę za mało byłem napędzony. A słuchaj, ile na sparingach dostałeś takich bomb, żeby właśnie przyklęknąć? Na szczękę? Nie wiem, czy jakąkolwiek. Na wątrobę? Sporo. Czyli uważasz, że to doświadczenie w przyjmowaniu, no bo przyjmować ciosy też trzeba umieć się z nich, jak to nazwę potocznie, wykaraskać. W sensie, wiesz, dostajesz, trzeba się otrzepać, kurz tak zwany, i wrócić. Uważasz, że może tego w doświadczeniu zabrakło, że nie dostałeś w swojej przygodzie treningowej tylu mocnych ciosów gdzieś tam na twarz, na szczękę? Całkiem niewykluczone. Wiesz, nie chcę się usprawiedliwiać swojej porażki czymkolwiek, nawet jeżeli jest to brak doświadczenia. Popełniłem błąd. No i tyle, nie? W sensie trener przygotował mnie na tą akcję, ja nie zrealizowałem planu. Ja domyślałem się przed walką, że ty będziesz chciał obalać, bo ty w parterze masz dobre umiejętności, umiesz zabetonować przede wszystkim rywala. Byłbyś cięższy chyba nawet od Darka, wydaje mi się. A Darek nieraz pokazał, że no z tych pleców mu niełatwo idzie. Czy plan był właśnie taki, sprowadzać walkę, czy kompletnie inny? Wiesz co, plan był bardzo adaptacyjny w zależności od reakcji przeciwnika, bo ja uważam, w ogóle z tym zabetonowaniem to też bym nie przesadzał. Myślałem też, że mam dobrą stójkę, jak widać nie do końca. Czekaj, bo jeszcze troszeczkę pływam, przepraszam. Mógłbyś powtórzyć pytanie? Czy miałeś obalać? A, czy miałem obalać? Nie, to plan był adaptacyjny w zależności od tego, co zrobił Daro i co zrobiłem ja i co weszło, co nie weszło. Mogłem albo obalać, albo sparulować, albo kontynuować akcję bokserską. Często po knockoutach, knockdownach zawodnicy mają takie zawroty głowy. Czucie, wszystko jest w porządku ze zdrowiem teraz? Nie, myślę, że w porządku. Oczywiście tomografię trzeba zrobić, bo ten pierwszy cios mnie zamroczył, więc będę musiał sobie zrobić czek główki, ale myślę, że zrobię to już w domu. Teraz chcę iść jak najszybciej do rodzinki, do przyjaciół, którzy tutaj czekają. No i co wam mogę powiedzieć? Na pewno będę trenował dalej, na pewno porażka mnie nie załamuje. Ja porażek odniosłem już kilka w życiu, to jest kolejna do kolekcji, ale po każdej swojej porażce wróciłem lepszy i silniejszy i po tej również wrócę lepszy niż silniejszy. Jeżeli ktoś się martwi, że taka porażka mnie załamie, nie załamuje mnie, jeżeli ktoś jest osobą, która wraz ze mną przechodziła różne swoje życiowe drogi i metamorfozy, wy też się nie załamujcie, dalej jestem dla was i dalej będę próbował, więc też próbujcie. Czyli widzę, generalnie zawodnicy często mają z tym problem, ale ty na luźno podchodzisz do tak bolesnej porażki, bo widać, że ona cię boli, ale widać, że też szybko chcesz tę plamę zamazać. No dobra, no to słuchaj, no to jakie są scenariusze po porażce? A, możesz jak cipa wyjść do pięciu wywiadu i powiedzieć, dobra, miałem kontuzję, bo mi było ciężko. Co się zdarza bardzo często, to jest generyczny freak fighter JPG. Możesz się załamać i nie robić sportu i wrócić sobie do YouTube'a i siedzieć na utkanej. Albo możesz przyjąć swoją porażkę na klatę, wyciągnąć z niej lekcję, zapierdalać najciężej jak potrafisz i wrócić lepszy. Nie wiem, jak dla mnie ta trzecia opcja brzmi najlepiej. Jesteś chyba, wydaje mi się, że najtrudniejsza. Jest najtrudniejsza, ale ja nigdy nie wybierałem prostych dróg. Piąteczka. Piąteczka i przepraszam wszystkich oglądających, sorki, jeżeli komuś zjebałem kupon, wrócę lepszy.